A wszystko rozpoczęło się tutaj w Krakowie w roku 2015 podczas spotkania z konfratrami Zakonu Maltańskiego Markiem Stellą Sawickim, Jerzym Donimirskim, którzy zapytali mnie, co sądzę o tym dziele. Msza księcia Józefa Poniatowskiego, ta, która zyskała nowe życie obecnie w kulturze, skomponowana została w 1867 roku. To jest taka wyjątkowa msza, bo przeznaczona jest na głosy salowe, chór i w oryginale na organy lub fortepian czy fisharmonię. Pojechałem z nutami do młodych krakowskich kompozytorów Sebastiana Perłowskiego i Macieja Jabłońskiego. Powiedział, że ma wersję fortepianową, no i żeby zaczął utwór żyć życiem koncertowym, trzeba byłoby go zrobić wersję orkiestrową. Ponieważ no, koncert z fortepianem i ze śpiewakami bardziej przypominał mi próbę w zespołach filharmonii czy opery, a nie wielki koncert oratoryjny. Ucieszyłem się już na samą myśl, po pierwsze, że mogę wystąpić w roli, jakby w podwójnej roli, po pierwsze dyrygenta, po drugie również człowieka, który będzie odpowiadał za szatę orkiestrową tego dzieła, ponieważ utwór symfoniczny, utwór zorkiestrowany zupełnie inaczej wybrzmiewa niż wersja stricte fortepianowo-churalno-solistyczna. Z tego co pamiętam, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej była zaproszona przez pana prezesa Firka pięcio- albo sześciokrotnie do udziału w projekcie Poniatowski. Były to takie miasta jak Bielsko-Biała, oczywiście na samym początku Kraków, później też pojawił się Szczecin. Wspomniana Bielsko-Biała, Limanowa i oczywiście wielka przygoda w Paryżu, w świątyni świętej Magdaleny. Myślę, że najbliższy mojemu sercu był koncert, który mieliśmy w Paryżu. Odbył się on charytatywnie zaraz po tym wielkim pożarze w katedrze Notre Dame. I tu jakby no, taka podwójna rola, że sama muzyka jakby była tym panaceum na ten ból, który chyba wszyscy przeżywaliśmy. Z mszą F-dur księcia Poniatowskiego zetknęłam się 2 lata temu po raz pierwszy. Od razu byłam zachwycona tym dziełem. Muszę powiedzieć, że naprawdę to jest wielka radość, że taki utwór został wyciągnięty z lamusa, że ujrzał światło dzienne i że możemy z tym utworem jeździć po świecie i w taki sposób promować polską kulturę
tę część kultury polskiej, która jest zupełnie nieznana również Polakom. Jedyny żal, jaki mogę mieć do księcia, to to, że niestety dla mezzosopranu napisał niewielką rolę. Nie mam żadnej dużej arii i to jest przedmiotem mojego, no trudno to powiedzieć, rozczarowania, dlatego że utwór jest tak piękny, że sama możliwość wzięcia w nim udziału jest już wielkim przeżyciem artystycznym. W dzisiejszym koncercie podziwiałam moją przyjaciółkę i koleżankę Kasię Oleś-Blachę, jak przepięknie prowadziła frazę. Z jakim wielkim uczuciem i jak pięknym kolorem głosu zaśpiewała sopranową partię. Andrzej Lampert i Robert Gierlach, dwoje wspaniałych artystów, też znanych mi już od dawna. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w koncercie mistrza F-dur Poniatowskiego i tym samym przyczynić się do pomocy na odbudowę katedry Notre Dame. Życzę powodzenia i wierzę, że się uda. Do zobaczenia. Dla mnie najwspanialszą częścią jest credo. Tam Poniatowski świetnie oscyluje pomiędzy takim dramaturgicznym, tanecznym charakterem i również bardzo sakralnym. To jest najtrudniejszy tekst dla każdego kompozytora, najdłuższy. I myślę, że Poniatowski znakomicie sobie poradził w tej części. Jest bardzo wiele ciekawych fragmentów w tej mszy, począwszy od pierwszego Kyrie. Poprzez świetną fugę Cum Sancto. Ale chyba najbardziej taki fragment, który zapada w pamięć, to jest O Salutaris, to jest duet męski, tenora i basa. O Salutaris, ostia, O Salutaris, ostia, Cretari pandis, Salutaris hostia.
miałem przyjemność współpracować ze wspaniałymi solistami przy tej mszy, ale jedno wykonanie pamiętam szczególnie przepiękne, metafizyczne w Barcelonie z niesamowitą Iwoną Sobotką jako sopranem. Myślę, że to mi długo zapadnie w pamięć. Muszę powiedzieć, że ta msza to nie lada wyzwanie dla niejednego sopranu. Aczkolwiek myślę, że w jakiś tam sposób poradziłam sobie z materią. Ludzie są bardzo wzruszeni i niektórzy nawet mieli łzy w oczach, tak więc myślę, że wszyscy wykonaliśmy świetną pracę. Zresztą to jest w ogóle cała przyjemność występować w takich wnętrzach z takim utworem. Bo jednak sale koncertowe nie zawsze przynoszą taki klimat do interpretacji muzyki sakralnej. Szczególnym momentem podczas trwania projektu Poniatowski był koncert w Lizbonie. A właściwie to, co się działo podczas tego koncertu. Otóż na biało-czerwono został oświetlony Chrystus, który dominuje nad stolicą Portugalii. Podczas koncertu wszyscy mieszkańcy Lizbony mogli widzieć tego biało-czerwonego Chrystusa. So this was a very good evening with this fabulous concert in the 100th year of the Poland as a republic. We are very honored, very pleased to participate on it. It was Chopin, which is not Polish, is international, of course. And afterwards the Poniatowski Mass. Or this Poniatowski Mass is dedicated to a Portuguese king. So we have ties together with Poland, and that's why the project began in Warsaw 1 year ago. I conducted that concert. And now my friend and colleague Sebastian Perlovski conducted the same concert more or less here in Lisbon. We are very pleased, very happy, very honored to participate on this. Congratulations to all the involved people and mainly Mr. Firek, who did a fantastic job. And happy birthday, Poland. Mam taką ambicję, żeby zaprezentować projekt Poniatowski na każdym z kontynentów. Prowadziliśmy bardzo zaawansowane rozmowy z Chinami. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym roku zorganizować serię koncertów w znakomitych, najbardziej prestiżowych salach w Chinach.
Natomiast projekt chciałbym zakończyć w Australii i Nowej Zelandii, bo przecież choćby się chciało, projekt nie może trwać wieczność.